Na co dzień uczą innych, tym razem postanowili doszkolić się sami. 16 nauczycieli z naszego regionu wróciło z Wielkiej Brytanii z pomysłami na nowoczesną szkołę. Z jakimi? Sprawdzała Monika Woźniak. Język angielski z brytyjskim akcentem. To lekcja pokazowa dla uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem nowinek technologicznych. Przez zabawę uczymy się, tak? Jesteśmy odprężeni, nie boimy się, że musimy tutaj coś patrzeć w książkach, tutaj pilnować się strony. Dużo treści, można się więcej dowiedzieć, patrząc na tablicę i przy okazji robić notatki. Tablicę oczywiście interaktywną, a na niej filmy, zdjęcia i kolorowa grafika. Wszystko, by przyciągnąć uwagę uczniów. Oni w tym momencie mają tyle interaktywnych zabawek i gadżetów, że my musimy naprawdę nadążać za nimi. Taki pomysł na prowadzenie lekcji Magdalena Wodecka zaczerpnęła z Wielkiej Brytanii. Uczestniczyła w szkoleniu i podpatrywała tamtejszych pedagogów. Teraz wiedzę przekazuje kolegom z pracy. Jest to dla nas szansa na wprowadzenie i wdrożenie takich metod na swoich lekcjach i swoich przedmiotach. Pani Magdalena Krawczyk. Dziś podsumowano szkolenie, a uczestnikom wręczono certyfikaty. W Wielkiej Brytanii dokształcało się 16 nauczycieli z regionu. Najciekawsze w tych szkoleniach okazały się innowacyjne technologie, których używają nauczyciele w brytyjskich szkołach. Co prawda okazało się, że polskie szkoły wcale nie odbiegają tutaj standardami od tych innowacji. To kolejny kurs zorganizowany przez Starostwo Powiatowe. We wrześniu również 16 pedagogów wyjechało do Włoch. I już widać pierwsze efekty. Nauczycielki z Łopuszna, zainspirowane tamtejszymi lekcjami biologii i chemii, postanowiły wprowadzić już do technikum dietetykę. Uczniowie będą uczyć się układania na przykład jadłospisów, czy układania diet dla różnych grup wiekowych. Chcemy, żeby te usługi świadczone, że tak powiem, w obszarze edukacji, kształcenia młodych ludzi były na najwyższym poziomie. Na zagraniczne szkolenia nauczycieli starostwo wydało ponad 200 000 zł. Monika Woźniak, informacje.